Siemanaczko, z tej strony Piorun, naczelnik inżynierii tej miejscowości. Dzisiaj chcę przedstawić, jak działa mój komputer na UPS-ie Volt Polska. Już pokazuję ten UPS. To jest UPS Volt Polska. O. Tak, i zobaczcie, to jest ten UPS. Tak wygląda strona Volt Polska. Tu mamy do poprawienia jakieś inne, to jest ten UPS. Przechodzimy dane techniczne. Tak wyglądają dane techniczne UPS-a. I to jest opis urządzenia. Jakie ma zabezpieczenia? No to mniej więcej tak wygląda. Więc opis produktu po prostu skopiuję i wrzucę pod filmem, co będziecie mogli poczytać. Dobra, a teraz przechodzimy do testu. Mamy tutaj czterordzeniowy procesor Intela, Intel Pentium Gold 6405, który ma dwa rdzenie fizyczne i cztery rdzenie wirtualne, zwane wątkami. Pamięć RAM 16 GB. Good RAM i RDM 3200 XMAC. Akcelerator graficzny NVIDIA Tesla C870. Zasilacz BeQuiet System Power 9 600W. I zasilacz właśnie Volt Polska Pico 480W. Dobra, więc przechodzimy teraz do testu. Wyłączę go od gniazdka. Mam tu moją listwę APC. Jest godzina 2:40. Od 3 minut dokładnie wyłączę listwę i zobaczymy, jak długo wytrzymuje. Równo 3 minuty, jak będą nagrywania, wyłączę listwę. Widzicie? To jest ten UPS, sobie tak chodzi. Tak wygląda, nie jest za duży. Idealnie się sprawuje, to u mnie pod biurkiem sobie stoi. Zobaczcie, komputer sobie chodzi. Tak, działamy na Linuxie Ubuntu. To jest ten. No i listwa jest wyłączona. Nagrywam w tej pozycji, bo uznałem, że będzie odpowiednio. Przechodzimy sobie do ustawień. To jest nasz system. O, tak lepiej pokażę. Więc nie jest źle. Tak się zachowuje komputer nieobciążony. Takie mamy temperatury. Sobie wszystko chodzi fajnie. Listwa jest dalej wyłączona.
Powiem szczerze, ten UPS jest nawet niezły. Cała prawda, nie cała prawda. Historia. Więc jeszcze raz pokażę, to jest ten UPS. Łamany na 800 W. Komputerowy zasilacz awaryjny. A tak wygląda jego tył. To jest podstawowe, ja uważam, że to mi wystarczy w zupełności. Tak wyglądają dane techniczne. Więc nieźle. Dobra polska firma, sprawdzona. Nie ma z niczym problemu. Dalej chodzi. Nic się nie dzieje. Mój komputer ma obecnie awarię. Główny, bo strzała dostał z gniazdka zasilacz Be Quiet Asteroid Power 11, który jest obecnie w serwisie komputeronika. Nie wiem, kiedy wróci. I dopiero wtedy będę mógł jakieś konkretne filmy na nim robić. No, komputer sobie dalej chodzi. Przypominam, że już 6 minut chodzi, bo od 3 minut zaczęliśmy nagrywać. Równo 3 minuty zaczęliśmy nagrywać, jak wyłączyłem listwę i UPS sobie chodzi. Więc ja już od razu powiem, że on wytrzymuje 10 minut. Spokojnie. Fajna listwa, kosztuje około 150 zł. Albo warto kupić. Bo nam ciekawe rzeczy pokazuje. Dobra, czy mamy uziemienie? Fajnie chodzi. Komputer sobie pracuje bezproblemowo. Jak widać, wszystko działa. O, tam mam sobie doświetlone chwilę. O, ten mały dysk, który widzicie tutaj, to jest właśnie NVMe, który jest na kopię TimeShift, żeby obraz systemu Linux na nim zrobić, w razie jakby coś wam się wysypało, przywracać je z kopii sobie system operacyjny cały. O, właśnie teraz się migawka tworzy systemowa. Tak, Linux Inside, bo ja tylko działam na Linuxie, na żadnym moim komputerze nie ma Windowsa i nigdy już nie będzie. Tak samo na tym. Jest tylko Linux. No, strzeżcie się ludzie, bo to będzie was we śnie prześladować. Linux, najpotężniejszy system operacyjny na planecie. No i komputer sobie dalej działa. Fajnie, trochę zabrudzony, ale to nic. A przypominam, że akcelerator graficzny NVIDIA Tesla C870 też chla trochę mocy, więc 10 minut, jeżeli wytrzymuje na UPS-ie, to jest dla mnie szok.
sobie chodzi cały czas, chodzi cały czas. O, tak wyglądają ikonki kontrolek. Jesteśmy na akumulatorze, zaraz przełączymy ewentualnie na zasilanie sieciowe, jak zaraz zacznie go tam rzucać. O, słyszycie? Zobaczymy, ile wytrzyma jeszcze. Wyłączymy teraz stronę internetową, żeby odciążyć. Tak wygląda aktywność komputera. Tak, temperatury. Powiem szczerze, dla mnie to i tak jest sukces, że on tyle wytrzymuje. 10 minut bynajmniej. O, widzieliście? Się wyłączył. Już. Spokojnie, Linuxowi nic nie będzie, normalnie się uruchomi jak zwykle. Dziękuję, do widzenia. Wszystko działa, jak widzicie. Trzymajcie się, na razie, piłem buzelek.